Za dzisiaj opowie o ukrytych konwersjach, o tym, czego wam Analytics nie powie. Bo dużo rzeczy można się dowiedzieć, ale jeszcze więcej rzeczy jest ukrytych, dlatego tutaj już za chwilę trzeba przywitać człowieka, który to wam wyłoży na samym początku tego dnia. Witold Brodarczyk, poproszę o nie brawa! dobry. Macieju, bardzo dziękuję za takie piękne przedstawienie mnie. Ja mm, pozwolę, że dodam jeszcze jedną rzecz na mój temat. Jestem dzisiaj najstarszym prelegentem i mówię to nie tylko w nadziei, że ci, co siedzą dalej, jeszcze tego nie zauważyli, ale przede wszystkim, kiedy zdałem sobie sprawę z tego przykrego faktu, to pomyślałem, że spróbuję to przynajmniej jakoś wykorzystać i zacznę od wspomnień z dawnych czasów, czyli z okresu moich studiów. A były to wczesne lata 90. W tym czasie w Polsce powoli rodził się kapitalizm. Niektórzy zaczęli się już fajnie ubierać, a ja studiowałem na politechnice. Wydział Elektroniki, Instytut Informatyki. I jeśli teraz myślicie, że wyglądało to tak, to macie rację. Ale to nawet nie w tym rzecz, że dobrze że tego nie widzieliście, ale przede wszystkim dobrze, że nie musieliście tego słuchać. Dlatego że w tym czasie. W Instytucie Informatyki wśród profesorów i sporej części studentów panował pogląd, że w Polsce internet to się nie przyjmie. No tak, dzisiaj możecie się z tego śmiać, ale wtedy to była poważna dyskusja z takimi argumentami, że tylko w co drugim polskim domu jest linia telefoniczna, jaka jest cena komputera, jaki jest poziom dochodów, to, że polskie banki nie wystawiają kart płatniczych, no i przede wszystkim nasza polska mentalność to wszystko miało spowodować, że w Stanach to może, ale w Polsce to się nie przyjmie. No, i właśnie w tych czasach, kiedy internet już istniał, ale nie było jeszcze ani Google, ani tym bardziej Facebooka, taki przeciętny reklamodawca, poza, jak widzicie, różnymi formami outdooru, miał do dyspozycji głównie tego rodzaju ogłoszenia. A jak miał trochę większy budżet, to na przykład takie. A jak wyglądała analityka, jak wyglądało media planning? Przechodziło się do biura ogłoszeń gazety, i tam się dowiadywało, że gazeta ma. 300 tysięcy nakładu, cały się rozchodzi na pniu, a z przeprowadzonych badań wynika, że 3 czwarte czytelników czyta od deski do deski, a każdy egzemplarz czytany jest średnio przez 3,5 osoby, ponieważ jest to cała rodzina i jeszcze przychodzący do nich goście. Jeżeli teraz się zastanawiacie, dlaczego przychodząc do kogoś w gości mielibyście czytać u niego jego gazety, to wam przypomnę, że w tych czasach, nawet jeżeli ktoś miał komórkę, to wyglądała ona tak. I uwierzcie mi, naprawdę nie było w niej co czytać. I tak, nawet nie było gry w węża. Więc. E, no dobrze, a jak wyglądało śledzenie konwersji? E, bardzo prosto, po prostu kupowało się taką reklamę. A potem się patrzyło, czy telefon dzwoni, czy klienci przychodzą do sklepu, czy towar znika z spółek. Innymi słowy, stosowano wtedy metody ekonometryczne. E, Minęło parę lat, niektórzy nie posłuchali swoich profesorów i zaczęli w Polsce robić Internet. Czy ktoś pamięta tę stronę? Ona po lekkim redesignie zaczęła wyglądać tak, powstało coś, coś w rodzaju polskiego Tindera. I e, tak, i wiele innych serwisów. Właściciele tych stron wtedy jeszcze nie używali słowa monetyzacja, ale wiedzieli, że muszą zacząć sprzedawać reklamy. A ponieważ, a ponieważ ich klienci o. W internecie w najlepszym wypadku wiedzieli, że coś takiego istnieje, więc trzeba było znaleźć dobry argument, żeby ich przekonać. I ten argument został znaleziony. Mianowicie e, tym argumentem było to, że w internecie wszystko jest mierzalne. Czyli to nie jest tak jak w prasie, że już musisz wierzyć, że to Twoje malutkie ogłoszenie zobaczy 5 milionów Warszawiaków. Nie, my Ci dokładnie powiemy, ile razy Twoja reklama została wyświetlona, ile razy została kliknięta, ile razy skonwertowała. A że ten argument był skuteczny. To był powtarzany przy każdej rozmowie sprzedażowej i wałkowany na wszystkich konferencjach. Dzisiaj mamy rok 2019. Internet się chyba przyjął, a my mamy to, czego chcieliśmy. Dlatego, że dzisiaj właściciele firm, marketerzy, reklamodawcy patrzą w Google Analytics i oczekują, że przy kampanii, którą dla nich przeprowadzicie, zobaczą odpowiednią liczbę wizyt, a przede wszystkim konwersji. Czyli innymi słowy, dzisiaj liczy się efekt. Tylko pamiętajcie, kiedy rozmawiacie z zatwardziałym performance-marketingowcem, nigdy używajcie, nie używajcie tego słowa. To słowo działa na nich jak czerwona płachta na byka. W ten sposób drwią z nieudanych kampanii, mówią: no, sprzedaży nie było, ale tam jakiś niby mamy efekt wizerunkowy. Jakby zupełnie zapominali, że. Ten ruch, który zazwyczaj najlepiej konwertuje i który dostarcza nam sporej części transakcji, to jest właśnie ten ruch, o którym Analytics mówi nam: Słuchaj, ja nie wiem, skąd ci ludzie do nas przyszli. A wszystko przez to, że kiedy powtarzaliśmy tę mantrę o mierzalności internetu, zapomnieliśmy dodać, że owszem, Analytics dostarcza nam danych, ale jest to cały czas tylko pewien fragment rzeczywistości. A a te raporty last click, na które my patrzymy, to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. A reszta jest ukryta pod wodą, my to widzimy częściowo albo nie widzimy tego wcale. Co na przykład? No na przykład aspekt cross device. Tak, bo kiedyś, kiedyś to było proste. Taki internauta miał jedno miejsce, w którego się łączył z siecią i tam sobie po niej serwował. Dzisiaj każdy z nas ma kilka urządzeń na stałe podłączonych do internetu. W każdym z tych urządzeń jest ileś przeglądarek, a analityka oparta o ciasteczka nie do końca sobie radzi z kojarzeniem tych, tych wizyt ze sobą. Owszem, mamy już signals, mamy sekcję cross device, pokrywanie się urządzeń, a, ale każdy, kto nam zaglądał wie, że tych danych tam najczęściej jest bardzo mało i zazwyczaj w, od 1 do 2% w porywach użytkowników według Google Analytics korzysta z kilku urządzeń. To oczywiście jest beta i hmm, początek czegoś wielkiego, to bardziej, że wielkimi krokami nadchodzi Google Attribution, Natomiast jest jedna firma, tu taki mały spoiler, która ma znacznie więcej danych na temat tego, z jakich urządzeń my korzystamy. Bo my się do niej codziennie logujemy. No i tu mam pytanie: czy korzystacie z Facebook Attribution? A powinniście, dlatego że jest to stosunkowo prosta integracja, a zupełnie inaczej spojrzycie na wasze kampanie mobilne, jeśli dowiecie się, że prawie połowa waszych użytkowników, która skonwertowała na komputerze. Miała wcześniej interakcję z, z Waszymi kampaniami na telefonach komórkowych. No, właśnie, skoro padło słowo atrybucja, efekt wspomagania. My już od dawna wiemy, że transakcja w sieci to nie wygląda tak, że ktoś kliknął i kupił. Że tych kliknięć jest zazwyczaj kilka, a tak naprawdę jest to cała seria interakcji, które poprzedzają konwersję. My te interakcje identyfikujemy ze źródłami. Jesteśmy też w stanie mierzyć przychody, które ta transakcja generuje. Co więcej, mamy modelowanie atrybucji, dzięki któremu możemy te przychody w postaci budżetu reklamowego rozdzielić pomiędzy te źródła. Możemy to zrobić porówno, tak jak w modelu liniowym, albo według innych modeli, które dostarcza nam Analytics. Natomiast jednej rzeczy Analytics nam nie mówi. Nie mówi nam, który z tych modeli powinniśmy wybrać. Jeśli poszukacie jakiejś informacji, pomocy w tym zakresie, to najczęściej znajdziecie coś takiego, że no, porównuj różne modele i wybierz ten, który sprawdza się najlepiej w twoim przypadku. Jest to odpowiedź o tyle prawdziwa, co wymijająca, dlatego że my jednak chcielibyśmy wiedzieć, który, który z tych modeli jest dla nas najbardziej właściwy. I próbą pomocy w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie są modele algorytmiczne, modele data-driven. Czyli takie, w których algorytm analizuje ścieżki konwersji i próbuje znaleźć te interakcje, które są ważniejsze, a które mniej. Te algorytmy najczęściej wykorzystują wartość szapleja lub łańcuchy Markowa. I znowu, jeżeli poszukacie więcej informacji na ten temat, to się dowiecie, że łańcuchy, wartość szapleja to jest coś takiego. Łańcuchy Markowa wyglądają. Tak? I możemy to dla ciebie zrobić, ale będzie to kosztowało tyle. Przyznam, że trochę mnie to irytowało, więc postanowiłem napisać ludzkim językiem o tym, co to jest wartość szapleja, jak działają łańcuchy Markowa, i poprosiłem kolegów w firmie, żeby przygotowali narzędzie, w którym każdy z was może sobie policzyć atrybucje na bazie łańcuchów Markowa, i to narzędzie jest bezpłatne. No dobrze, ja mógłbym tu jeszcze długo opowiadać o tym, czego nie widzimy w Analyticsie. Nie widzimy efektu wyświetleń, nie widzimy lifetime value, bo co prawda jest, ale tylko 90 dni na razie. I te, tego wszystkiego, co się dzieje w sferze offline też nie widzimy. Natomiast ja bym chciał na chwilę wrócić jeszcze do samego pojęcia śledzenia konwersji. Czyli co my tak naprawdę analizujemy? My obserwujemy, że w pewnym momencie czasu ktoś kliknął w reklamę i po jakimś czasie dokonał transakcji. No, i my co wnioskujemy? Wnioskujemy: kupił, dlatego że kliknął. Model atrybucji data-driven Google działa tak, że jeżeli widzi, że na ścieżce mamy wyszukiwanie, a potem newsletter, i tam jest współczynnik konwersji 2%, a jeżeli dodatkowo na tej ścieżce jest jeszcze display, to współczynnik konwersji wynosi 3%, to ten model wnioskuje, że, współczynnik, że display podnosi współczynnik konwersji o 50%. Gdyby w ten sposób analizować dane z Urzędu Statystycznego, to mielibyśmy taką sytuację, że oto dwoje ludzi, jeśli stworzy związek i znajdą sobie lokum, to w ciągu roku z dwuprocentowym prawdopodobieństwem mogą się spodziewać dziecka. Natomiast jeżeli w okolicy dodatkowo są bociany, to to prawdopodobieństwo wynosi 3%. I czy my w związku z tym wnioskujemy, że bociany zwiększają przyrost naturalny o połowę? No nie, my wiemy o tym, że po prostu na wsi. Rodzi się więcej dzieci, a w mieście z zupełnie innego powodu nie ma bocianów. Problem w tym, że ta korelacja, którą my obserwujemy między kliknięciem a konwersją, ona owszem, może wskazywać na to, że jest między nimi związek przyczynowo-skutkowy, ale nie jest tego dowodem. I aby to tę hipotezę zweryfikować, musimy dokonać eksperymentu, eksperymentu z grupą kontrolną. Te eksperymenty ostatnio dostały bardzo fajną nazwę Conversion Lift. Na czym Conversion Lift polega? W odróżnieniu od klasycznego śledzenia konwersji, w których my obserwujemy naszych użytkowników i patrzymy, ilu z nich skonwertowało, my w Conversion Lift dzielimy ich na dwie grupy. Jedna z tych grup normalnie ogląda reklamy, a drugiej z tych grup wyświetlanie reklam blokujemy. Następnie Patrzymy, ile jest konwersji w każdej z tych grup, odejmujemy te liczby i uzyskujemy różnicę, czyli wartość konwersji, liczbę konwersji wygenerowanych dzięki tej kampanii, a nie niezależnie od niej. Czyli właśnie ten conversion lift. Eksperymenty conversion lift są dostępne już od pewnego czasu dla większych kampanii na YouTubie. Wykorzystało to rumuńskie biuro podróży WOLA. Które na początku tego roku przeprowadziło kampanię, w której komunikowało, że w styczniu bilety lotnicze są najtańsze, dlatego warto w tym czasie zaplanować podróż. Ja się tu nie będę skupiał na kreacji. Link zostawiam tutaj w narożniku. Natomiast zobaczmy, jakie były wyniki. W Analytics w Postclix 16 transakcji, czyli dramat. Z kolei wyniki Postview, no one sięgały nawet ich 2,5 tysiąca. Czyli to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Modele atrybucji dostarczyły liczby na poziomie 1200-1300, a eksperyment Conversion Lift dał twardy dowód na to, że dzięki tej kampanii sprzedano o 664 bilety lotnicze więcej, czyli dwa razy mniej niż pokazywały modele atrybucji, ale oczywiście nieporównywalnie więcej niż to, co widzieliśmy w Analytics. Ja zainteresowanym zostawiam link do case study. Natomiast mam jeszcze jedną informację dla Was. Otóż na Facebooku od kilku miesięcy każdy z Was może sobie wykonać eksperyment Conversion Lift. On jest ukryty pod taką niepozorną nazwą. E, naprawdę zachęcam do jego przeprowadzenia. Uruchomienie go zajmie Wam minutę, bo tam trzeba tylko określić daty, e, nazwać ten test, określić jaka konwersja i go rozpocząć. Myśmy kiedyś też spróbowali wykorzystać metodologię Conversion lift do zweryfikowania skuteczności kampanii w Google, a dokładnie kampanii w Google na własną markę. Czyli wiecie, szukacie jakiejś znanej marki sieci, tutaj przykładowa, no i na samej górze pojawia wam się reklama. No i teraz pytanie, po co ta reklama, skoro zaraz poniżej mamy link organiczny? No i oczywiście są argumenty za, są argumenty przeciw. Myśmy spróbowali to zmierzyć i... Użyliśmy funkcji user buckets, czyli grupy użytkowników z Google Analytics. Ja przypomnę, ta funkcja przypisuje każdemu z użytkowników numer od 1 do 100. W ten sposób możemy stworzyć grupę testową i kontrolną i następnie w postaci segmentów stworzyć z nich listy marketingowe, w wyszukiwarce i w ten sposób zablokować wyświetlanie reklamy w połowie powracających użytkowników. A następnie możemy porównać liczbę konwersji w obydwu tych grup. No, i jakie były wyniki tego eksperymentu? Okazało się, że grupa, która oglądała reklamy, miała ponad 1500 konwersji. No nic dziwnego. Natomiast łącznie ta grupa miała mniej transakcji. I tu was uspokoję, to nie chodzi o to, że ta reklama szkodziła. W tym przypadku akurat ten wynik był na poziomie błędu statystycznego, ale moc testu wykazała, że najprawdopodobniej wzrost konwersji, który został uzyskany dzięki tej kampanii, wynosi zero, Mimo że widzieliśmy ponad 1500 konwersji po kliknięciu, które faktycznie było iluzją. Ja tu też proszę, żebyście nie otwierali komputerów, nie dzwonili do firm, żeby wyłączyć wasze kampanie na brand. Zróbcie też taki eksperyment najpierw u siebie. Natomiast ten przykład pokazałem wam po to, żeby zilustrować, że czasami jest tak, że ten wierzchołek góry lodowej te Transakcje post klik, na które my patrzymy, one też czasem mogą być fatamorganą. Tymczasem nasza wiara w konwersję po kliknięciu jest bezwzględnie wykorzystywana przez niektórych sprzedawców reklamy rozliczanej za efekt, którym reklamodawcy płacą pełną prowizję za ruch, który absolutnie niczego tym reklamodawcom nie daje. Ponieważ czas mnie powoli goni, więc zostawiłam już tylko tutaj link do artykułu na ten temat. Natomiast na koniec już chciałbym trochę tak wspomnieć o tym, że nad śledzeniem konwersji, generalnie śledzeniem użytkownika, zaczynają się powoli zbierać czarne chmury. I tu nie chodzi tylko o to, że coraz więcej użytkowników um, korzysta z internetu w trybie incognito, że czyszczą ciasteczka pięć razy dziennie. E, do tego dochodzą jeszcze regulacje, takie jak RODO, jak nadchodząca e-privacy. A także praktyki samych przeglądarek, takie jak na przykład ITP w Safari, czy planowane zmiany w Chromie, które spowodują, że nasze codzienne przeglądanie internetu będzie przypominało coraz bardziej właśnie tryb incognito. Czyli my musimy się też pogodzić z tym, że w naszych analizach będziemy coraz częściej wykorzystywali próbkowanie, ekstrapolację że będziemy stosowali rachunek prawdopodobieństwa, że będziemy stosowali analizę statystyczną, że my będziemy coraz bardziej signals, że musimy się przeprosić. Robię sobie kupię nową, z... nie? <laughs> Koniecznie. E, Tutaj musimy tylko się przeprosić. Prelegent się przygotowuje. Świetnie. E, no dobrze, słuchajcie, musimy się przeprosić też z metodami ekonometrycznymi. E, e, Czyli tak naprawdę z tym, co dominowało w analizie marketingowej kilka dekad temu. Tyle, że to nie będzie krok wstecz, dlatego, że będziemy te nasze analizy prowadzić z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analytics oraz danych, o których marketerom 20 lat temu nawet się nie śniło. Dlatego, jeśli myślicie, że w analizie. Online zostało już powiedziane wszystko, to ja mówię, że prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Tak więc bawcie się dobrze. Ja już kończę, bo przed Wami jeszcze cztery dni fantastycznych prezentacji. Dziękuję bardzo.